Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj 14. Beskidzkie rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Miejsce to pustelnia Świętego Jana z Dukli w Trzcianie, koło samej Dukli. Lokalizacja jest ciekawa, szczególnie dla motocyklistów. Mamy piękne widoki i rzut kamieniem na Słowację. W tym roku zlot odbył się 7 kwietnia i do tego mieliśmy piękną polską wiosnę, kwitnące wiśnie. No pięknie to wyglądało, ta świeża zieleń, białe kwiaty na drzewach, no pięknie. Szczególnie w kontraście do zimy, miło jest to wszystko znowu zobaczyć, ale mając jeszcze w głowie ostatnie zimowe chłody, ubrałem się za dobrze i tym samym ugotowałem się zwyczajnie. Jak już opuszczaliśmy pustelnię, to zjeżdżając z samego szczytu, widać było, że wielu motocyklistów miało podobnie. Zależy też o której godzinie kto wyjeżdżał, bo jak na przykład ktoś śmiga mega wcześnie, to wiadomo, o tej porze roku będzie jeszcze dosyć mocna lodówka. A żeby nie stało się to tradycją narzekania o pogodzie na tym kanale, chociaż wiadomo, będąc motocyklistą trzeba to brać pod uwagę, to chciałbym powiedzieć, że miejsce pod tym względem jest niesamowite, jeśli chodzi o taki klimat. Właśnie tego, jak się wszystko budzi do życia i ta zieleń ma taki specyficzny, jasny odcień, taki wiosenny. Do tego ptaki śpiewają i jakby czuć tu całą obecność przyrody dookoła nas. Też w powietrzu nosił się zapach czosnku niedźwiedziego. Kilku motocyklistów widziałem, że zaopatrzyło się kilka pęków w pobliskim lesie. Patrząc pod kątem tylko motocyklowym, sam już przejazd do pustelni Świętego Jana z Dukli jest na tyle ciekawy, że warto przepalić maszynę w tamtą stronę. A smaczków dodaje pojawienie się kilku tysięcy motocykli w tak odległym miejscu. Dlatego polecam wybrać się ogólnie na rozpoczęcie lub zakończenie, żeby tego doświadczyć osobiście. No i tutaj chciałbym od razu wtrącić pewne uwagi, żeby tak było, trzeba przyjechać troszkę wcześniej i zdając sobie odpowiednie miejsce, bo jak przyjdziemy za późno, to zdarzyło mi się, że już przy głównej drodze, czyli tak jakby na dole, stał samochód OSP i strażacy nie puszczali już motocyklistów na pustelnię i od razu pojawiały się dylematy, bo jedyne miejsce, gdzie można było zostawić motocykl, była łąka, a do przejścia był spory kawałek pod wzniesienie, gdzie w ciuchach motocyklowych zaczyna być to dosyć dużym wyczynem, plus cały czas ci z tyłu głowy twój motocykl stoi na łące i to staje się w tym momencie mega odrzucające. Ja powiem może na swoim przykładzie, że mogłem tylko tak trafić, bo dat nie podam, ale to było mniej więcej tak. Na jakimś zakończeniu było dużo motocykli, także stały do głównego zjazdu na pustelnię. Na następnym rozpoczęciu pamiętam, że przyjechaliśmy i na dole stał w poprzek samochód OSP i strażacy mówili, żeby odjeżdżać. Kończyło się mniej więcej na tym, że czasem pogody nie było, ale jeszcze wykonaliśmy jedną próbę, żeby się tam dostać i tak samo się to skończyło. Wóz strażacki stał na dole i po tym odpuściłem jakby przez lata wyjazd na Duklę. Ale teraz spróbowaliśmy i wszystko było w porządku. Wjechaliśmy pod sam szczyt, byliśmy kierowani przez osoby w kamizelkach pod samą pustelnię już. Żeby nie było, że komuś polecam, a ktoś utknie na dole i się tylko tym wkurzy. Do tego dodam, że jak się jedzie z dużą ekipą i przychodzi do ustalania przy głównej, co dalej, to no, są duże emocje, więc zwyczajnie ostrzegam. Oczywiście pustelnię można odwiedzić też w innym czasie i też może być to ciekawe doświadczenie. Ja skupię się wokół rozpoczęcia sezonu. Od głównej na szczyt prowadzi asfaltowa wąska droga z mijankami. Bezpośrednio przed już wjazdem znajduje się po prawej stronie łąka, która pełni funkcję parkingu. Co do samego jeszcze wzniesienia chciałbym dopowiedzieć, że na samej górze jest już nas naprawdę dużo i zaczynamy się tłoczyć. Polecam sobie zostawić miejsce. Było takie zdarzenie. Dotyczyło motocyklisty na ścigaczu i wyglądało to mniej więcej tak, że już podjeżdżaliśmy od połowy na szczyt i to było takie podjeżdżanie po pół metra, po metrze, nawet czasem mniej i chyba gdzieś mu ta ręka na sprzęgle gdzieś nie wytrzymała i strzelił z klamki ze sprzęgła i poszedł jakby poboczem na jednym kole. Ciężko to opisać, ale ogólnie okiełznał tą maszynę, ale mogło być mega niebezpiecznie, bo często ludzie idą sobie wzdłuż tej drogi. Akurat miał takiego fula, że nikogo nie było. Na ujęciu jedna z takich sytuacji podjazdowych. Ogólnie ja zalecam ostrożność. Niektóre motocykle potrafią ważyć naprawdę dużo. Do tego troszkę krzywa nawierzchnia, jakiś piaseczek, ktoś się nie przypilnuje, troszkę się człowiek zmęczy, słońce gdzieś tam przyświeci. Lepiej zachować się w sposób czytelny, jasny.
przy wykonywaniu takich rzeczy, bo nikt potem nie chce, nie wiem, kłócić się, wymieniać plastiki i tracić ogólnie no te wszystkie rzeczy czas, czy jakoś tam zdrowotnie, bo też i takie sytuacje miały miejsce, że ktoś komuś stopę przetrącił. Trochę zboczyłem z tematu, ale uważam, że warto o takich rzeczach powiedzieć dla obopólnego dobra. Po lewej znajdują się stoiska, dalej mijamy szlaban z wjazdem na pustelnię. W tygodniu, przynajmniej jak ja tam jeździłem, to było zamknięte i od tego miejsca już idzie pieszo. Kawałek dalej znajduje się MK z ołtarza papieskiego. Jest to ta żółta konstrukcja po lewej. I ta pamiątka jest istotna dla tego miejsca, ponieważ 10 czerwca 1997 papież Polak kanonizował świętego Jana z Dukli. Jest to ostateczny akt uznający osobę za świętą. Jest to zwieńczenie procesu kanonizacyjnego toczącego się od 1957 roku. Wcześniej Jan z Dukli był błogosławionym przez papieża Klemensa XII w 1733 roku. Sam święty Jan z Dukli urodził się w 1414 roku w Dukli, dlatego jest istotny dla tego miejsca. Warto zwrócić uwagę na skalę lat, w jakich się to odbywa. W 1414 się urodził, w 1733 Klemens XII uznaje go za błogosławionego, a w 1997 papież Polak ustanawia go świętym. Ciekawym wpisem jest też to, że otacza go taka cześć po śmierci, że w XVI wieku przewyższała niejednego świętego kanonizowanego i jakby proces beatyfikacji rozpoczął się w 1615, a dopiero w 1733 został błogosławionym. Odpuszczę sobie już wdawanie się w dalsze szczegóły. Przejdziemy już do samych zabudowań na górze. Głównym elementem jakby wszystkich zabudowań jest kaplica. Z tego, co udało mi się znaleźć, to i w miejscu, gdzie święty Jan rozpoczynał swoje pustelnicze życie. Jednak jeżeli chcemy zobaczyć, jak święty Jan mógł mieszkać, to na lewo od kaplicy znajduje się dom pustelnika. Jest tam przygotowana wystawka, jak taka pustelnia mogła wyglądać. Dlaczego mówię, jak mogła wyglądać? We wzmiankach jest mowa o pustelni w jaskini Zaśpit nad Jasiółką. Zaśpit jest to wzgórze, na którym znajduje się aktualnie pustelnia. Ogólnie tak mówi tradycja. Zabudowania są, gdzie są dzisiaj, a sami zakonnicy też uważają pewne rzeczy za legendę. Ale mimo wszystko warto zobaczyć, jak mogła taka pustelnia wyglądać. Odnośnie jaskini znajduje się ona poniżej kaplicy, jest zbudowana sztucznie, w środku znajdują się ujęcia wody. Jest to tak zrobione, że mimo, że było nas dużo, każdy mógł swobodnie z tego skorzystać. Odnośnie wydawania ocen, czy pustelnia wyglądała tak, czy była w tamtym, czy innym miejscu, warto przetoczyć historię samej kaplicy, czyli głównego budynku. Pierwsza kaplica była zbudowana z drzewa w 1769, czyli już po beatyfikacji z 1733, jednak nieszczęśliwie spłonęła w 1883. W 1887 została zbudowana kolejna z drzewa, a tą, którą możemy oglądać dzisiaj, to już jest trzecia kaplica i została zbudowana w latach 1906-1908. Ostatnim epizodem, którym warto odnotować, był rok 2000. Wówczas powstało osuwisko. Było ono niebezpieczne dla całej kaplicy. Uszkodzeniu uległa jaskinia, jednak udało się wszystko zabezpieczyć, a po osuwisku pozostała polana. W 2003 dochodzi do kolejnego zdarzenia. Grupa przyrodników obserwuje, że w okolicy kaplicy lata duża liczba nietoperzy. Na miejsce przyjeżdżają badacze nietoperzy, jednak poddasze nie jest przewidziane pod wejście dla człowieka, więc żeby się tam dostać, trzeba wejść przez dwa małe okienka na dużej wysokości. Gdy już się to udało, okazało się, że poddasze zamieszkują dwa gatunki nietoperzy, podkowiec mały i nocek duży. Oba są gatunkami ściśle chronionymi w Polsce. Dodatkowo nocek duży obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji mogących powodować poruszenie lub niepokojenie. Jest też gatunkiem wymagającym ochrony czynnej, czyli pomaga się w bezpieczeństwie i funkcjonowaniu samych kolonii. Nocki duże potrafią żyć nawet do 37 lat, natomiast podkowiec mały, najdłuższy zaobserwowany wiek to 29 lat i 5 miesięcy, jednak średnia wieku życia w naturalnie to jest 3 do 4 lat. Po odkryciu, że dach zamieszkują te dwa gatunki nietoperzy,
nietoperza. Na jaw wyszło też to, że dach jest w fatalnym stanie, a sytuacja z wcześniej wspomnianym osuwiskiem pochłonęła fundusze na to, żeby ten dach naprawić. Finansowanie pojawia się z nietypowej akcji. W połowie 2009 Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody z unijnych funduszy pod tytułem Ochrona Podkowca Małego w Polsce, czyli jednego z gatunków zamieszkujących poddasze w kaplicy, typuje 10 poddaszy wymagających natychmiastowej odbudowy. Jak się domyślacie, kaplica jest na tej liście i w zimie 2010 przystąpiono do odbudowy. Dla osób, które zastanawiają się, co się stało z nietoperzami na ten czas, to wynajęto im poddasze hotelu w pobliskiej Dukli. A tak na poważnie, to nietoperze tego gatunku mają siedliska zimowe i siedliska letnie, w których się rozmnażają, a w zimowych, jak sama nazwa wskazuje, zimują. Dlatego odbudowę dachu przewidziano na zimę 2010, żeby nie było nietoperzy. Mimo mega niesprzyjającej pogody, dużych opadów śniegu i niskich temperatur udało się ukończyć całość na wiosnę. Dla skali i ciekawostki można dodać, że w 2003 kolonia Podkowca Małego liczyła ponad 100 osobników. Sama kaplica, jak i przylegający do niej obszar został wpisany do obszarów chronionych Natura 2000 ze względu właśnie na zamieszkujące poddasze nietoperze. Podsumowując, nietoperze mają swoją letnią willę, a my mamy co podziwiać. Przechodząc do podsumowania, przedstawię je w dwóch częściach. Pierwszej motocyklowej, od niej zaczniemy. Tutaj bym pilnował mocno pogody, szczególnie na rozpoczęcie i zakończenie sezonu. Tu nie przesadzam, mogą pojawić się nawet opady śniegu, ale jest to miejsce szczególne i klimatyczne. Dla mnie to jest taka topka rozpocząć sezonu na Podkarpaciu, ale to wiadomo, to jest moje subiektywne zdanie. Kolejne opcje to podjechać samochodem lub motocyklem, wysiąść na kilkanaście minut i przejść się, zobaczyć pustelnię. Szczególnie, że jest to dość blisko, jeśli jedziemy na przykład na Słowację lub ogólnie w tamtej okolicy, gdzieś jesteśmy. A miejsc do zobaczenia w okolicy też jest kilka, między innymi na sąsiednim wzgórzu znajduje się wieża widokowa. Jest też zaznaczone miejsce z działalnością świętego Jana z Dukli, ale to już motyw na inny odcinek. Na dzisiaj tyle, dziękuję wszystkim za obejrzenie. Jeżeli macie jakieś uwagi, to śmiało piszcie w komentarzu, postaram się do tego odnieść. Dziękuję i być może do usłyszenia.